Specjalnego przygotowania do zabiegu kriochirurgii wymagają zmiany o charakterze brodawek wirusowych, najczęściej zlokalizowane na dłoniach i na podeszwach, które mają charakter zrogowaciały, hiperkeratotyczny. Zabieg kriochirurgii wykonany od razu na takiej zmianie jest nieskuteczny. Zrogowaciałe masy należy usunąć, najczęściej za pomocą preparatu zawierającego kwas salicylowy, kwas mlekowy albo mocznik, które to rozmiękczają te masy i ulegają one usunięciu. Takie przygotowanie zwykle trwa kilka do kilkunastu dni. I dopiero na w ten sposób przygotowaną brodawkę można zastosować zabieg kriochirurgii.